Siemaneczko, witam wszystkich bardzo gorąco, jestem Bonkol, a to jest gra Paladin. Słuchajcie, to jest gra, którą nagrywałem już powiedzmy około rok temu. Wtedy ta gra była w zamkniętej becie, także ciężko było się dostać pewnie. Niektórzy z was pewnie mogli wygrać klucze, czy to u mnie na giveawayach, na live, czy tutaj na YouTubie, czy też gdzieś tam na stronach znaleźli. To działało kiedyś tak, że jeżeli ktoś dostał invite'a, to mógł kolejnym trzem osobom wysłać invite. Natomiast na dzień dzisiejszy gra już jest darmowa, free to play. Wystarczy tylko i wyłącznie się zarejestrować, chyba że ktoś już miał konto w tamtej becie, to wtedy ono jest dalej aktywne. Na dole w opisie będzie link, to jest mój reflink. Jak działa reflink? Nie dostaję za to prawdziwych pieniędzy, bo to jest reflink taki oficjalny z gry. Jeżeli się zarejestrujecie z tego linku, ja wtedy będę dostawał takie dodatkowe złote monety. No i za te monety można kupić skórki bądź najnowsze postacie. Oczywiście gra jest takim darmowym Overwatchem, jak to nazywam. Za chwileczkę pokażę wam przykładową postać. Krótkie omówienie wszystkich postaci, bo pewnie nie każdy z was widział te moje materiały i nie każdy z was grał w Paladins, chociaż jest bardzo przyjemną grą. Jest to takie połączenie Overwatcha ze Smite'em. Dlaczego ze Smite'em? Ponieważ tą grę stworzyło studio Hi-Rez, to samo studio, które właśnie między innymi stworzyło Smite'a. Zobaczcie, mamy tutaj takie te postacie. To jest taki żółwior, postać, którą ostatnio sobie wykupiłem. Żółwior jest bardzo podobny do wieprza, ma hak, natomiast to jest w sumie jedyna rzecz, która jest podobna. Reszta rzeczy jest taka troszkę umowna. To jest taki żółw, jak widzicie, z jakby jakiegoś statku, z głębin. On ma działo, dodatkowo ma drenującą kotwicę, coś właśnie a la wieprzu w Overwatchu, czyli przyciągamy wrogów. Skorupa ochronna, wokół nas stworzymy taką skorupę, taką barierę, to jest naprawdę bardzo dobre. Obrót skorupy, nic innego jak taki slide po prostu, dosyć szybkie przemieszczanie się i pradawny szał, to jest ulti. Można powiedzieć, że nawet podobnie jak w Overwatchu u wieprza działa, mamy więcej HP, jesteśmy takim większym koksem przez parę sekund i troszkę łatwiej nam jest zabijać przeciwników. Jedna różnica jest taka, że zamiast działa, czyli broni palnej, czy tam powiedzmy jakiegoś zasięgu, otrzymujemy taką kotwicę i bijemy wtedy wręcz. Właśnie tą postać chcę wam dzisiaj zaprezentować. W następnych materiałach, jeżeli wam się spodoba, słuchajcie, umówmy się, jeżeli będzie 300 łapek w górę, bo ja sobie tam nie stawiam zbyt wysoko poprzeczki, jeżeli będzie 300, tam 350 łapek w górę, to robimy następną postać, no i nagrywamy dalej. Słuchajcie, tutaj mamy skórki, tutaj mamy broń, oczywiście to możemy wszystko tam podmieniać, ale oczywiście ta gra będzie cały czas tutaj ewoluowała. Tutaj mamy postacie, pokażę wam tylko te postacie, których nie było w becie, więc na pewno nie było Makuły. No to jest taki żarcik powiedzmy, bo z wąziem mi się kojarzy. To jest bombowy król. Bombowy król ma bardzo fajne umiejętności, ale powiem wam, że jest trudną postacią do grania. Dodatkowo Viktor. To jest taki soldier z Overwatcha, nawet podobnie wygląda, troszkę podobnie nawet ma stworzony ten karabin. Umiejętności w sumie tak, krzątanina, czyli mamy tutaj sprint, to jest podobne i drugą podobną rzeczą jest karabin. I to tyle, bo granat jest inny, celownik jest inny i zapora jest inna. Okej. Okay. Dodatkowo, postać, której nie było, Androxus. Potem go chyba dodali. Androxus to jest taki troszkę postać podobna do McCree, czyli taki rewolwerowiec. Mamy także postać, moi drodzy. Nie, Cassie już była. To są bardzo ładne kobiety zresztą, zobaczcie. Kinesa też. A nie, Kinesy chyba nie było, albo była. To jest snajperka, bardzo dobra. Drogoza. Drogoza nie była, jest bardzo podobny do Fary z Overwatcha. Natomiast też ma oczywiście pozmieniane skille. No i jeszcze mamy oczywiście Sky. No nie bez powodu pokazuje Sky, bo ma bardzo ładną figurę. Ta, akurat ta animacja to bardzo ładnie. Ale, moi drodzy, jeszcze Groover, on się pojawił już gdzieś tam chyba pod koniec bety. Całkiem spoko. Dobra, moi drodzy, koniec gadania, bo wy pewnie chcecie zobaczyć granie. Więc my na dzień dzisiejszy, moi drodzy, wchodzimy sobie gra. Jak widzicie, gra jest poniekąd spolszczona. Gramy dobieranie, możemy zagrać albo w oblężeniu, albo ładunek. To zagrajmy sobie, powiedzmy, ładunek, dobra? Okej, okay. To jak mi znajdzie drużynę, to wtedy ja się tutaj, że tak powiem, do was zgłoszę. No i jesteśmy ponownie, słuchajcie, już mamy możliwość wybierania, ja biorę właśnie Makoe, tak jak tutaj mówiłem, to jest nasza drużyna, mamy Androxusa, Cassie, Kinesę i tu chyba jest akurat za moją kamerką, tego nie widzicie, pana Wiktora. Natomiast możemy wcisnąć K i tutaj jeszcze sobie przypomnieć, jakie to są skille, bardzo zresztą spoko. Jeżeli chodzi o wymagania tej gry, naprawdę są niskie, także spokojnie, jeżeli macie słaby komputer, to myślę, że spokojnie możecie spróbować. Słuchajcie, to jest darmowa gra. Jeżeli nawet wam się nie spodoba, jeżeli nawet nie będzie wam działać, no to cóż, najwyżej to odinstalujecie, prawda? Dobra, przeciwna drużyna. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy bombowego króla, Cassie, Viktor, Kinesa, Androxus,
Powinno być spoko. Myślę, że będzie spoko. Gram z jakimś Polakiem. Dobra, moi drodzy. I oczywiście, o czym nie wspomniałem, ale chyba pamiętacie, jeżeli ktoś kiedyś oglądał. Słuchajcie, to jest gra połączona z poniekąd kartami. Także my, moi drodzy, możemy tutaj naszymi, że tak powiem, perki nasze, dodatkowe skille, są po prostu kartami. I te karty możemy odnajdywać, znaczy odblokować, możemy je, możemy kupować tymczasowe karty, a możemy też te karty kupować na stałe. Ja jeszcze w ustawieniach sobie tutaj na szybkości zrobię troszkę ciszej, bo ta muzyka tak czuję, że jest trochę głośno. Dobra. Okej. Dobra, i tutaj już, moi drodzy, idziemy pod wózek. Za chwileczkę wam pokażę. Troszkę mnie oczy bolą, ale myślę, że tutaj zagramy ten materiał. Zobaczcie teraz, co się będzie działo. Przyciągniemy? Nie. Bombowy król. Dobra, ja tutaj spróbuję naszą drużynę... Dobra, widzicie teraz, co się dzieje? No, nie ucieknę. Dobra. Chodź tu! Ajajajajaj. No, próbowałem tutaj przyciągnąć. Zauważcie, że są kilkamy także, także całkiem spoko. To mi się podoba. I dodatkowo jest to bardzo fajna rzecz taka, że oczywiście są mounty, także tutaj szybciutko możemy się przemieścić na pole bitwy. O, i teraz zmienić talię możemy. To są nasze... To jest taka talia podstawowa. Każdy, kto zacznie grać, ma taką talię podstawową. I to są jak nic innego, jak nie wiem, graliście w LoL'a na przykład, tam macie perki, skille, coś takiego. I to są takie pasywne skille, czasami niektóre się uaktywniają. Przeważnie są takie bardzo pasywne, czyli zawsze gdzieś tam wzmacniają jakąś umiejętność. No i to możemy generalnie potem otwierać z paczek. Właśnie tu są skrzynki, także z tych skrzynek te karty wypadają. Na razie mam tylko podstawową. Chodź tu. No i leżysz. Przeładuję sobie. Dobra, musimy się teleportnąć. Zobaczymy. Chodź tu! Chodź tu, chodź tu, chodź tu! A kurde, uciekła mi. Uuu, ale mnie porobił. A kto to mnie porobił? Tak. Wiktor mnie porobił. To właśnie ten, z którym walczyłem, zobaczcie. Nie, to był drugi. To ja walczyłem z tym takim... Z Androxusem walczyłem, no dobra. To teraz idziemy. A, karty jednorazowe mogę kupić, zobaczcie. Jeżeli zdobywam punkty w grze, bądź co sekundę jest wliczany jeden punkt, mogę kupić takie tymczasowe karty. No, coś takiego, zakup. I one wtedy działają jako po prawej stronie na dole, widzicie? Przez jakiś czas one po prostu działają i wzmacniają jakieś konkretne umiejętności, czy też sprawiają, że szybciej mi się regeneruje życie. O, ktoś użył chyba, to było ulti od Wiktora. Czyli taki nalot bombowy. Ja muszę bardziej mojej drużynie pomagać. Dobra, mamy bańkę. Spadaj. Dobra, spróbujmy wciągnąć. Wow, bombowy król tam zniknął. Zobaczcie, że ja generalnie mam dużo życia, ale też mały zasięg. Lewy dolny róg mi się HP regeneruje, jeżeli nie otrzymuję obrażeń przez parę sekund. Dobra, zginął. No, zobaczymy teraz, ziomeczku. No, musimy tu podejść. Cassie, Cassie. Dobra, możemy pchać. Spoko. Pchamy, pchamy. Dostał. Widzicie? I teraz w tym momencie, kiedy ja odpaliłem sobie to... On taką bombę teraz odpalił, ten bombowy król. Kiedy ja sobie odpaliłem tą tarczę, oni wtedy bliżej do mnie podchodzą, bo wiedzą, że ja chcę im pomóc. Ajajaj. Muszę uciec. Tu jest taka bomba duża. Ona mnie zestunowała. Dobra. Oj, co on zrobił? Gdzie on jest? Gdzie jest ten grubas? Dobra. Moi drodzy, 40 sekund. No. Chodź tu! Leżysz!
Dobra, i mogę ulti odpalić. Ja wam jeszcze pokażę ulti, bo bardzo chcę je pokazać. Uwaga, uwaga. Chodź tu, chodź tu. Podwójne zabójstwo. Mamy kogoś jeszcze do przyciągnięcia? Chodź tu. Dobra, spadam stąd. On mi już tutaj granat rzucił. A czekajcie, ja mu zrobię akuku, dobra? 3, 2, 1. Dobra, zginął. 3, 2, 1, obroniliśmy. Oni nie dopchali wózka. No i jest zwycięstwo. Jak wam się podoba ta gra? Całkiem spoko, nie? Będę chciał wam też pokazać inne postacie, ale na razie to jest całkiem okej. No i teraz jak wygląda zwycięstwo? Zobaczcie, tutaj otrzymujemy też tak. Statystyki mamy, kolejny poziom na danej postaci, ogólny poziom gracza, na razie rankedów nie ma, później zostaną przyznane. Otrzymane złoto 500, jak widzicie, także spokojnie to złoto tutaj wpada, tu są ogólne wyniki i to całkiem fajnie się tutaj zapowiada. Możemy zagrać ponownie, możemy wyjść do strony głównej, to może teraz po prostu zrobię tutaj dobieranie na oblężenie. Także będę chciał wam pokazać jeszcze raz tą samą postacią, natomiast w innym trybie. W tym trybie pchaliśmy wózek, bądź broniliśmy tego wózka, żeby przeciwna drużyna nie dopchała do danego miejsca. O, tak wygląda też lobby, myślałem, że będę tutaj robił cięcie materiału, ale dołączamy. Szybciutko, oczywiście wszyscy gracze muszą w danym momencie zadeklarować, że chcą grać. Dobra, i jeszcze raz tym... Nie, Makuła. Dobra, oczywiście może być tylko jedna postać na drużynę. Może się powtarzać w przeciwnej drużynie, natomiast w jednej drużynie może być tylko jeden rodzaj postaci. Więc nie może być na przykład dwóch takich samych żółwi, nie może być dwóch takich samych, powiedzmy, Youngów, Sky. W ogóle patrzcie, same kobitki prawie, Pip. A nie, akurat Pip to nie jest ten, to nie jest kobitka, ale okej. Dobra, robimy oblężenie. Jak widzicie, polska wersja językowa niestety jest bardzo słaba, ale jest. Także jeżeli ktoś bardzo słabo zna język angielski, to myślę, że tutaj spokojnie już może grać, bo ta wersja językowa pozwala na takie spokojne granie. Widzę, że są Polacy, Koper Grzyb, jacyś tam inni. No okej, generalnie ostatnio na live'ach się zagrywałem, także całkiem fajnie tam widzowie odebrali to. Ale wiecie, to mi się tak nie podoba w tej społeczności. Ludzie zawsze mają jakiś problem. Słuchajcie. Jest Overwatch, który jest bardzo drogą grą, kosztuje 200 zł, nawet ponad kosztował. I cały czas mówili, że no w sumie fajne, ale na pewno nie dałbym nigdy tyle za Overwatcha. A tutaj jest darmowa gra, która owszem, widzę to moi drodzy, że jest adekwatnie podobna do Overwatcha. Wiele postaci jest nawet, że tak powiem, zaczerpniętych z Overwatcha, ale nie jest w 100% tymi samymi. I teraz osoby, które hejtują Overwatcha, że jest drogi, hejtują też tą grę, że jest podobna do Overwatcha, a ona jest darmowa. Więc nie wiem, moi drodzy, może ogarnijmy się. No jeżeli jest coś darmowego i sprawia wam to przyjemność, to może nie patrzcie na to, co inni mówią. A, bo gram w grę darmową podobną do Overwatcha, to ludzie będą mnie hejtować. Nie, stary. To jest darmowa gra. Graj sobie. Gry mają sprawiać przyjemność. No i dobra, to są takie ruinki. Tutaj będziemy przejmować po prostu punkty. To jest chyba mapa znana nam z bety, także tutaj spokojnie. To są bomby, możemy je rozwalać. Oni z lewej strony przeważnie tutaj będą atakować, także ja sobie tędy przejdę. Będę chciał ich tutaj jakoś dziabnąć. Dobra, porobiony. Tutaj mi się to podobało. Co my mamy jeszcze w drużynie? A, fajne postacie. Dobra, tutaj jest ten punkt. Jeżeli my ten punkt przejmiemy, to wtedy będziemy mogli taki wózek jakby uruchomić. Zobaczcie, to jest taka... To jest jedna z postaci. Ona tworzy takie iluzje, do których może się teleportować później. O! Właśnie, payload się pojawił, czyli wózek. Teraz będziemy go pchać. Ja tutaj wejdę sobie z naszą tarczą. No i ładnie nasza drużyna tutaj ogarnęła. O, zrzuca we mnie jakimiś tymi. No i poszedł. Dobra, muszę poczekać, muszę zregenerować siły. Porobiona. Szał zawijania razy 3. Już prawie mam ulti. Jeszcze troszkę poczekamy. O, o, widzi mnie. Widzi mnie wariat. Czekajcie. Chodź tu.
Dobra, wchodzimy, wchodzimy z tym wózkiem. No, spustoszenie, moi drodzy. Ulti zaraz odpalę. Chyba, że już nie będzie czasu. Odpalam. Gdzie jesteś? Pchnięcie udane. I ulti odpalone. No dobra. Może niepotrzebnie to ulti odpaliłem, bo tutaj teraz jest kolejna runda. Jak widzicie, trzeba wygrać łącznie... Czekajcie, 2 na 5. No dobra. Czyli 5 trzeba tak jakby, tak? Przejąć. Może więcej expa wtedy będzie. No na razie jest spoko. 2 pchnięcia udane. Jedziemy. Całkiem spoko. To po prostu ta moja... O, karty jednorazowe możemy kupić. Mamy 600. Mogę kupić sobie tak. Zwinne dłonie, obrażenie zadawane. Strzały swojej broni redukują efekt leczenia celu. Bulldozer, kupimy... Co to jest? Strzały zadają obrażenie instancjom, to nie. Zwinność sobie kupimy. Dobra, kupimy to i to. Dobra, lecimy, bo nie ma czasu. Jedziemy na koniku. Makua. Okej. Okay. I przejmujemy od razu punkcik. Będę musiał troszkę to przejąć. Tutaj, po tej stronie, tutaj bomby rozwalam, ponieważ je bombowy król rzuca. A wiecie co? Ja się przejdę. Ja się przejdę trochę naokoło. Dobra. No, robię tarczę, żebyśmy przejęli na 100%. Dobra, muszę się cofnąć trochę. Wezmę leczenie. Pchamy wózek, jest spoko. Dobra, tam jest jakiś ziomek. To była Cassie. Chodź tu! Gdzie ona się przeteleportowała, wariatka? Właśnie ona tworzy takie rzeczy i to mnie denerwuje. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chodźcie, ziomeczki. Ja pcham wózek, jak widzicie, dostaję te punkciki. Leżeć! No. Dobra. Robimy. Come on, come on, come on. 4 na 5. Ładnie, pchnięcie udane. Więc zobaczcie, 4 na 5. Przeciwnicy mają 0 na 5. Teraz tak jakby ostateczne pchnięcie pozostaje. Karty jednorazowe mogę jeszcze kupić. Na tą rundę mamy 490. Przystań, tarcze. O 10 redukuje obrażenia spowodowane atakami obszarowymi. Bezpośrednie. No to myślę, że to jest spoko. Plus... Nie, no dobra, to kupimy sobie tylko jedną kartę. No i tak to jest Pip. To jest też bardzo dobra postać. Całkiem spoko. To jest postać, która jest do Tracerki podobna. Bardzo ładna zresztą. Bardzo ładne obrażenia zadaje, to miałem na myśli. To oczywiście miałem na myśli. Jak wam się spodoba ten materiał, to pamiętajcie, 350 łapek w górę i lecimy z następną postacią. A tak nisko postawiłem próg. A dobijmy do 500. Co, będzie parę tysięcy wyświetleń. No to zróbmy 500 łapek. I od razu możecie powiedzieć, jaką postacią następny materiał bym miał zagrać. No dobra. Okej. Pozwólcie, że ja sobie tutaj postoję, bo jestem tankiem. Muszę stać na tym punkcie. Szkoda, że nie stoją tutaj, bo jak więcej osób stoi na punkcie, to szybciej się przyjmuje. Widzicie, to niestety działo jest takie, trzeba wysoko strzelać. No i zwycięstwo, wystarczyło tylko jeden punkt przejąć, moi drodzy. Tak to wygląda. Prawilnie. No okej. Okay. Zobaczmy, czy dostaliśmy dużo punktów. No, jest całkiem spoko. Postać, Makoła mistrzostwo. No dobra, tak to wyglądało, wyniki. Multibój zabije... Byłem pierwszy, nie, drugi. Byłem drugi. No dobra, gdzie jest strona? Łupy.
Tu są skrzynki, niestety nie mam żadnych skrzynek. Może niebawem jakieś tutaj się mi trafią. Mamy sklepik, gdzie można kupować na przykład pakiet założycielski, że dostaje się jakieś na start skiny i tak dalej. Tu są czempioni, tu jest profil, historia meczów, graj i tyle. Moi drodzy, ja wam bardzo, bardzo dziękuję. Jeżeli jesteście zainteresowani, na dole macie link, możecie się za darmo rejestrować. Ja będę pogrywał sobie na live'ach, także zapraszam Twitch TV Bonkol, tam będziemy sobie pogrywać. To była gra Paladins. Ona dalej jest w becie, natomiast to już jest free to play. Bo ja wtedy mówiłem, że to już nie jest beta. Nie, no to jest dalej beta, ale to już można grać, spokojnie można się rejestrować. Także zostawcie łapkę, zasubskrybujcie i widzimy się w następnym. Cześć.